jest ładna i w ogóle atrakcyjna, to musi swoje atuty wykorzystywać. Musisz mieć sponsora. Po telefonie to już można rozpoznać człowieka. Patrz na buty i na zegarek. Jak fanty są na poziomie, to później jakoś pójdzie. Tylko generalnie nie mów, że jesteś dziewicą, bo się może trochę przestraszyć. Faceci tacy są. Ten potem blask w tej epoce tych, co obrastają złotem. Chyba ważny jest dla dziwek, co w nogach mają proce. Zresztą sam ocen, jak widzisz... Pokaż, co ci kupił. Przecież masz już taką. A ty jaki masz telefon? Pokaż. Możesz, kurwa, bo nie wierzę, czegoś takiego jak żyję na oczy nie widziałam. Kupi mi pan telefon? Szajs błogosławił, a więc możesz taką sławę, jak i hajs sobie wsadzić. Brak granic, równowagi, wszędzie lateks i plastik. I to pierdolone chamstwo naszej generacji. Kim ty jesteś? Jak kupisz mi dżinsy, to zrobię ci loda. Ale gdzie? W domu czy w aucie? W domu. No to kulturka. Chcesz się ze mną przespać? Mogłaś zadzwonić? Wysłać mesa czy whatever? Uprawiasz seks? Odwalcie się ode mnie, co? Masakra, stara! Czego nie wiem? Lepiej prawdę mi powiesz. To odda się! Zastanawiałam się, jak to robi się z kimś, do kogoś się coś czuje. Miłość w naszych czasach nie istnieje. Trzeba robić melanż i się nie przyzwyczajać, nie?